Komitet Nauk Praj Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Polska Akademia Nauk zapraszają na film z serii Wywiady z profesorami archeologii. Wywiad z profesorem Bogusławem Gedidą. Część szósta. Refleksje nad zmieniającą się archeologią. Archeologia jest w tej chwili właściwie nie do poznania w stosunku do tego, co... Ponieważ, jak wspomniałem o tym, że te badania w Opolu były takie interdyscyplinarne i także pan profesor Jamka już to zaczynał, w biskupinie profesor Kostrzewski zaczął tak przed wojną. Tam też pracownie były paleobotaniczne, zoolodzy byli, no, różni. To było to jednak prowadzone no, takim trochę innym stylu i może nawet realizowane w taki sposób, że myśmy oczekiwali dość prostych odpowiedzi tylko na pytania, które nam w naszej wyobraźni się kształtowały od tych. Natomiast nie zdawaliśmy sobie sprawy, że oni mają swoje pole poznania, swoje inne dokonania, osiągnięcia i że oni mogą nam wiele więcej zaoferować, a w to prawie nie wnikaliśmy. I stąd to takie permanentne postulowanie tej interdyscyplinarności tych naszych badań małą wagę przywiązywało do tego, czy my rozumiemy tą interdyscyplinarność i jakich oczekujemy odpowiedzi od tych, którzy z nami współpracują, a czego oni od nas oczekują. No i to się zmienia w sposób zasadniczy. Poza tym takim no, ilościowym wzrostem samego personelu tych badań, co zmieniło się no, radykalnie w stosunku do tych czasów, które ja pamiętam, no to także i w tej chwili mamy do czynienia z takimi Bóg wie jak rosnącymi możliwościami, które oferowane są nam także przez no, nauki przyrodnicze, no, głównie nauki przyrodnicze, ale także fizykę, chemię i wiele innych. I jest to taki inny świat, nowy, ukazujący nową perspektywę. Ja tylko nie wiem, czy my już jesteśmy dojrzali do tego i potrafimy z tej perspektywy korzystać. Ponieważ chemik, czy fizyk, czy ktokolwiek, nie mogą nam przebadać, powiedzieć, ile pierwiastków jest w danym tym, tylko co my z tego zrobimy i do czego nam to potrzeby. Na to powinniśmy sobie odpowiedzieć. I to jest takie zachłyśnięcie się, że robimy badania bardzo nowoczesne, ale ten efekt, rezultat tego czasem jest dość taki, no jeszcze nie wykazujący tą zmianę poziomu. Podobnie także posługiwanie się najrozmaitszymi programami, w tej chwili statystycznymi na przykład. To jest taka próba stworzenia także z archeologii, że ona będzie prawie wymierna i prawie nauką ścisłą. No, ale w archeologii 2 plus 2, no jednak nie zawsze będzie 4, nie? I jest taka, ja nawet tego doświadczam sam, taka niezwykła obudowa różnych analiz statystycznych, które w rezultacie wnioski, które dotyczą akurat kultury, i tej syntezy, która ma być tych pradziejów, no nie wykraczają poza to, co dotychczas wiedzieliśmy. A jednocześnie jest to jak gdyby no, próba lepszego uzasadnienia, co też nie jest prawdą. Ponieważ my informacje przekazujemy do tego liczenia no nie absolutnie obiektywne, ponieważ nie jesteśmy zdolni do takich informacji i takich nie mamy. I powinniśmy sobie z tego zdawać sprawę, a nie tak akurat dokładnie wierzyć, że jak nam ta maszyna to tak wyliczyła, to tak było. To nawet jest takie powiedzenie, to o historykach właściwie dotyczy. Takie nawet motto jest w takiej jednej księdze pamiątkowego profesora niemieckiego. Że historia to jest to, że tak było, niezależnie od tego, jak było naprawdę. No i tak my powinniśmy mieć tego świadomość, że my na każdym etapie naszych badań, także i teraz, i myśmy wtedy w latach 50. tak samo odpowiadaliśmy na poziomie, do jakiegośmy dojrzeli.
i konstruowaliśmy model tych społeczeństw pradziejowych tak, jak wtedy to widzieliśmy, ale to nie jest niezmienne i to się zmienia i dość radykalnie. Przecież pamiętam to, co za moich czasów studiów, co o antropogenezie mówiono, to przecież nikt sobie nie wyobrażał z nas, że ten Neandertalczyk to akurat był prawie taki sam jak ten Homo sapiens, tylko wiedzieliśmy, to małpa, można ją ubrać w cylinder czy jaki, będzie podobna do nas, ale nie. Tymczasem ten obraz się zmienia i na tym polega także postęp tego i naszego. Poza tym jedno, co jeszcze archeologia może nawet tak nie docenia, to co jest taką naszym atutem, można powiedzieć, niezwykłym atutem, to, że my widzimy przeobrażenia kulturowe, potrafimy obserwować na długim wycinku, na długiej przestrzeni czasowej. I to powinno być wykorzystywane. My to nawet pod tym względem jesteśmy konkurencyjni z historykami, sztuki. Jeżeli ja tak się zajmuję historią sztuki, to mnie aż zadziwia, jak właściwie ci historycy sztuki potrafili dojść do takich różnych etapów przemian w tej sztuce i dochodzili do wyobrażeń, że to się dokonuje od realizmu do schematyzacji, potem powrót do realizmu i tak dalej. Ale ta perspektywa była, jakby nie było, powiedzmy od 3000 lat starożytnego Egiptu do naszych czasów, a my mamy pierwsze ślady co najmniej 30 parę tysięcy lat. I to jest zupełnie inny sposób widzenia i zupełnie, może to nawet i kształtować powinno, albo niektórych z nas na pewno kształtuje także na taką, obraz nawet widzenia własnego życia, w jakiej to my jesteśmy mierze uczestnikami tych wydarzeń, które działy się, może nawet poczynając od Australopiteków, a to będą miliony lat, i my w tym jakąś cząstkę budujemy i też coś tutaj, powiedzmy, zaśmiecamy ten świat swoim działaniem, I tak, to jest, ta archeologia ma także, przynajmniej dla mnie, także do takich refleksji historiozoficznych, czy wręcz filozofii spojrzenia na życie własne nawet, społeczeństwa i przemian, które się dokonują wobec nas. Przecież ja nie żyję tak długo, jak te pradzieje trwały, ale dość długo. To ja sobie gdzieś tak wspominałem ostatnio właśnie w takim artykule, który tam gdzieś napisałem, że jakie to były czasy. To takie zmiany ja w moim życiu, które są drobiną na przestrzeni tego czasu, jaki dziejów ludzkości znamy. Pamiętam, jak zjeżdżaliśmy z wakacji do Krakowa na studia, to październik. Wtedy się rozpoczynało szykowanie do święta rewolucji październikowej, która akurat w listopadzie miała miejsce. I wtedy tak chodziłem po tych księgach. Był festiwal natychmiast filmów radzieckich, choć cały rok tylko filmy radzieckie głównie były, ale w październiku był ich festiwal jeszcze nie. Choć czasem się zdawały też ładne filmy, czasem francuskie czy inne. I po księgarniach chodziłem, wszystko to było tak ładnie czerwonym światełkiem podświetlone, bo to był ta tonacja barw. I stały te Staliny, Leniny, Engelsy, tylko te literatura. I z takich, powiedzmy, mądrzejszych, które by jeszcze mogły podniecić umysł, to jakieś Engelsa, czy Plechanow o sztuce, a reszta to były takie doktrynalne. I tak sobie wtedy myślałem, Boże Święty, czy tak już będzie na zawsze. A jednak widzi Pan, w czasie mojego życia nastąpiło kilka takich radykalnych prawie, a teraz wręcz skokowa zmiana. Dla mnie to jest, ja jestem człowiekiem, który był przed wojną, zanim wojna się zaczęła i stąd tak, byłem jeszcze wtedy dzieckiem, do szkoły miałem iść. Ale jednak ta atmosfera coś z tego czasu przedwojennego, tej Polski, była we mnie i jak potem ta Polska nowa wybuchła, myśmy oczywiście na to czekali, bo
bycie pod okupacją było ładną perspektywą. No ale był to od razu inny świat. Jak to człowiek przeżywał takie drobiazgi, jak to godło państwowe bez tej korony się pojawiło, to już sygnał zupełnie do innych reakcji. No i te zachowania, i to tak właśnie w czasie jednego życia można takich zmian doświadczać. To samo dotyczy archeologii, tak samo ona takie zmiany przechodzi. I ktoś, kto jest przeświadczony o tym, że już powiedział to, co już jest niewzruszane, niewzruszalne w tej nauce, to jest znów w błędzie. No. To, przy czym równocześnie nie należy mówić tak, że ci, co kształtowali tą archeologię, poczynając tam gdzieś od schyłku XIX wieku, czy nawet początkach XX, że oni nic do niej nie wnieśli, bo to są dzieje badań naszych. I bez tego i każdy z nas, i każda nasza epoka też coś wnosi. Dlatego, gdy ja w moich pracach czasem zastanawiam się i tak wypiszę o tym, no, o dziejach badań nad tym problemem, jakim ja się zajmuję, no to mnie to czasem zadziwia, że ci ludzie, no, nam się to wydaje, oni tak odlegli, że nie powinni tego absolutnie wiedzieć, ani wpaść na takie pomysły. To jest sztuka, o pradziejach sztuki to się właśnie ukształtowało w szkole wiedeńskiej, jak pan pewno wie. Hernst, profesor taki, który całe to takie wielkie swoje dzieło Urgeschichte der bildenden Kunst napisał. On to napisał w pół roku, tak jak piszą ci, co go znali, i zmarł, bo tak się przemęczył tym, po tym. Ale jak ja to, wielu może nie sięga do tego, jak ja sobie do tego sięgnam nieraz, to mnie zadziwia, że co ten człowiek wiedział, jakie on miał wyobrażenia o tej sztuce, o przemianach. On zwracał uwagę na długotrwałość trwania, że my mamy taką możliwość obserwowania tych przemian. Zastanawiał się nad stylem, co to oznacza. No i proszę sobie popatrzeć, że to się ukazało pod koniec XIX wieku, a potem było wznawiane w początkach XX wieku. No i z takiej perspektywy można by się czasem w to nie wczytujemy, czy jakoś tak. Poza tym ta obecna archeologia i pewna nauka w ogóle ma to do siebie, że no jest nas więcej, to jest jasne. Jest to taki zalew publikacji, gigantyczny. No. Ja myślę, że jest to wymuszane po części jakimiś przepisami, że do habilitacji trzeba książkę napisać. Ja to już nieraz podkreślałem, że dziś właściwie nikt nie wnika w to, jakie stanowisko zajmował Montelius, co on tam robił. A już tak samo Reinecke. Reinecke to wie pan, był takim jakiś, można powiedzieć, niedbalu, że on zreferował ten swój podział tej epoki brązu na posiedzeniu tego antropologii przez Gesellschaft. No i streszczenie dał do tego, no i to przetrwało. Potem jak go zaczęli krytykować, pisał książki. Tych książek gdzieś nikt nie czyta i nie przytacza, ale to wiemy, że ten fundament jest do dziś dnia. No i rozstrzyganie o tym, co jest, ma sens, jaki jest właściwie wartość danego dzieła, no jest takim zwykle trudnym. Dziś poza tym, tak było pewno zawsze w nauce, że w ocenach takich, ja bardzo nie lubię to, co ja prowadzę zajęcia dydaktyczne na uniwersytecie do dziś, od 1957 roku, to już dużo czasu, nie? Dla mnie najgorszym przeżyciem były zawsze egzaminy, ja się tak tego bałem. Raz, że nie byłem pewny oceny tego, choć potem już coraz bardziej widziałem, że wielu się po prostu nie uczy, no i to im więcej tych studentów było, to tym mniej się chcieli uczyć. To jest
jasne, tak, i prawie jakby oni, to dziś się to prawie kształtuje, że oni jakby czują, że łaskę robią tym swoim nauczycielom, że są w ogóle. No ale takie właśnie zmiany i te oceny są dla mnie takie trudne, a poza tym właśnie z tymi publikacjami. To nie powinno się tak liczyć, że im więcej ktoś, no jak nawet powiem panu, że po mojej tej habilitacji poszliśmy tak, że na obiad oczywiście pani profesor Hołowiczowa, żeśmy poszli, pan profesor Hensel i pan profesor Szafrański, który był też moim recenzentem. No i tak pierwszy toast, który tam wznosili, to pani profesor Hołowiczowa podniosła, no żebym jeszcze dużo pisał. Wtedy profesor Hensel powiedział, lepiej niech dobrze pisze. Zwróćcie uwagę, no. I to jest, wie pan, to jest motto prawdziwe, tak powinno być. No, nie, to nie jest przecież masowe takie, no. Znamy przykładu wiele. Próby Montaigne'a, ten pisał przecież to jest literatura cenna francuska, Bóg wie jak, nie? Przecież to są jego notatki na marginesie tego, co czytał sobie lekturu. No i to ostało się, nie? A wielu pewno książki wtedy napisało i nikt nie pamięta i nikt o tym nie wie. Także niewielość i na to powinno się zwracać uwagę i nie oczekiwać od tych ludzi, że oni mają produkować i pisać, przecież to jest bez sensu. Pisz wtedy, gdy masz coś do powiedzenia, to ma być pełna swoboda, naukę uprawia się w taki sposób, inaczej to nie. No. Przecież, jak pan wie, nawet porcelanę miśnińską wymyślono przypadkowo, nie, bo Elektrzaski go zamknął w zamku, kazał mu złoto wymyślić, a on i tak wymyślił porcelanę zamiast złota. No i tak jest z nauką, wie pan, to każdy, pewno każdy ten, który daje pieniądze na naukę, no oczekuje rozliczenia to w taki no, buchalteryjny sposób. No a tymczasem to jest taka trochę przygoda w nieznane też, nie? I jeżeli ktoś nie próbuje iść w nieznane i sobie w tym radzić, to nie powinien się nauką zajmować. Tak ja przynajmniej uważam.